Chwała Bogu. Ja tak bardzo cieszę się, kiedy widzę dzieci w ogóle. Lubię z dziećmi pracować, rozmawiać. I wczoraj, kiedy brat Andrzej, pastor, powiedział, że będzie modlitwa, błogosławieństwa za dzieci, ja rozważałem, chodziłem, może tak specjalnie, nigdy nie przygotowałem temat o dzieciach, ale przyszli niektórzy myśli, którymi chciałbym podzielić się dzisiaj. Nie tak dawno u nas nawróciła się jedna rodzina. Oni mieli trójkę dzieci, mają trójkę dzieci, ale wszystkie te dzieci przyszli na ten świat przez cesarkę. Ale patrząc na to, że u nas nie ma takiego nauczania, ja nie wiem, ja właśnie sam nie słyszałem, że ty musisz mieć dużo dzieci, ty masz tyle mieć, czy jakoś, ale u nas wierzący dosyć dużo mają dzieci. Jest wioski na Rolęczyźnie, gdzie szkółka nalicza do 2500 dzieci. Na wioskach. I kiedy odkrywa się już bramka do domu modlitwy, to ona przez pół godziny nie zamyka się. Cały czas idą do modlitwy, idą. I to naprawdę piękny widok. To jak za czasów radzieckich, Dzień Pobiedy, 9 maja, tak ludzie szli, a to tak na nabożeństwo. I ten brat przyszedł do mnie i mówi: trójka dzieci przez cesarkę, lekarze powiedzieli, że czwarte może być albo ostatnie, w ogóle no, nie narodzić się, i dla żony może być zagrożenie dla życia. A ty co powiesz? Nieraz przychodzę do pastora z takimi pytaniami, że po prostu, a co ja do waszej rodziny, no słuchajcie. I dla mnie to było trudne pytanie. Pomilczałem i mówię: słuchaj, no jeżeli wy z żoną decydujecie jeszcze jedno dziecko przyjąć i wierzycie, że Bóg pobłogosławi i wszystko będzie dobrze, no to niech Bóg pobłogosławi, ja będę modlił się. Ale jeżeli nie macie wiary, wy wewnątrz w rodzinie macie rozważyć po prostu i przyjąć decyzję. I oni przez jakiś czas, no tak jakby wątpienie takie było, jak to będzie, ale potem zwrócili się już i mówią: wiesz co, że chcemy. Doszliśmy do tego, że możemy przyjąć i chcemy, ale już nie ma. Nawet jedna córka najmniejsza, nasze dzieci tam zaszli, a ona mówi: my już mamy i pisklęta małe, i jeszcze kaczuszki będziemy niedługo mieć. I mama mówi: jeżeli będziemy modlić się, to jeszcze braciszek albo siostrzyczka będzie. Ile tych dzieci ma być? Ktoś chce, a nie ma. A ktoś by już nie chciał. Może jakoś. A Bóg posyła swoje błogosławieństwa. Nie wiem ile, ale myślę, że swoje dziecko dużo lżej przyprowadzić do Boga, aniż sąsiada, czy jeszcze kogoś ze świata. Dużo lżej, bo on codziennie przebywa, i Słowo Boże mówi, to święte dziecko w rodzinie wierzących. I nawet jeżeli nie tak, u mojej teściowej 18 dzieci, to sporo. 12 chłopaków. I niektórzy zahaczyli świat. I mówili ze strony: zobacz, po co narodziłaś? Teraz oni w świecie tam rozrabiają. Ale teraz rok po roku przyjmują chrzest wodny. Nawracają się. A wiecie co? 18 członków zboru to już chwała Bogu. To już to nie jest łatwe wychować dzieci. Ja myślę, że te, którzy mają, to rozumieją to. To nie jest lekko. Z jednym dzieckiem można pojechać na jezioro, odpocząć, można gdzieś tam. U Artaka czworo, u nas czworo na razie. Bo żona dobrą nowinę powiedziała. Ale to nie jest lekko pojechać, nawet tutaj przyjechać. Na weselu to takie wesele, nie wesele, nie zrozumiesz, bo to tam krzyczy, tam pobiegło, tam potrzebno patrzeć.
Ale myślę, że jeżeli by zapytali moich dziewczynek, kim jesteś dla swojego taty, to oni dosyć często odpowiada skarbem. Naprawdę nic cenniejszego na tej ziemi nie ma, jak dzieci. I dopóki oni małe, to oni cieszą, może wyrastają, jakieś kłopoty takie większe przychodzą, ale to cieszy rodziców. Ja dziękuję, wczoraj ktoś tam z sióstr starszych przyszedł do mojej żony i po prostu pocieszył ją, że chwała Bogu, że rodzisz, że ja bym chciała powrócić swoją młodość, ale już stracone lata i nieprawidłowo podchodziłam do tego pytania. Szkoda mi. Wiecie co? To zbudowało moją żonę i mnie też. Chociaż to jest decyzja tylko rodzinna, wewnątrz. Ja chcę przeczytać z Ewangelii Łukasza i podzielić się takimi momentami z Słowa Bożego o dzieciach. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 42 werset. A gdy Jezus miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dzieci Jezus w Jerozolimie, acz o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po 3 dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego wpośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami, i ujrzawszy go, zdziwili się. I rzekła do niego matka jego: Synu, cożeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I powrócili oni do domu potem. Wiecie co, czytając to miejsce, ja widzę, że Jezus też był dzieckiem. Jakby wy zareagowali, jeżeli by wasze dziecko na 3 dni gdzieś po prostu bez żadnego słowa poszło i nie było. I wy jego szukali 3 dni i w końcu znaleźli. A jemu już 12 lat, to nie 3-latka. Jaka reakcja by była u nas, u rodziców? Ja myślę, że chwali i burzy już by tam przeszli. Tam wewnątrz, nie wiem, pokazaliby czy nie przy faryzeuszach to. Ale patrząc na sytuację, to oni szli dzień drogi. Oni wracali tą drogę. A potem przez 3 dni znaleźli go. Chyba u nich nie było w domu co robić. Ich rodziny tam, no, rodzina poszła do domu. Ktoś tam swoimi sprawami zajmował się, a te szukają. I szukają nie godzinę i nie 2, a przez 3 dni. I wtedy, kiedy znaleźli, patrząc na Marię, ja podziwiam, co żeś uczyniłeś nam. Ze smutkiem szukali ciebie. I myślę, no, od tego miejsca po prostu chcę powiedzieć, że od nas, rodziców, od naszego zachowania tak dużo zależy. Jakie będą dzieci w naszych rodzinach? Czym oni będą karmić się? Jak oni będą wzrastać? I kim oni będą później? To najważniejsza, najtrudniejsza lekcja w ich życiu, to jest życie rodziców. Co oni zobaczą? Wiecie co, kiedy, no powiem w polskim tak, jeżeli dajecie 2 złoty dzisiaj z rana dla dziecka, no tam coś tam kupić, nie wiem, loda czy jeszcze coś. A potem koszyczek w zboży idzie i to dziecko dostało 2 złoty i wrzuciło tam. Jaka reakcja w ogóle w sercu ojca? Przecież dałem tobie nie dlatego. Czy chwała Bogu, że dziecko po prostu w ofiarę dla Boga położyło tych 2 złoty. Ja dam więcej jemu. Bo ono prawidłowo postąpiło. To cieszy. Ale nieraz można poczuć całkiem inne. Dziecko widzi, jak tata podchodzi do tej sprawy. A od tego zależy tak dużo później. Tak dużo później. Niedawno słyszałem taki przykład.
Pastor z synkiem jechał po drodze i zobaczył pijanego. No leży sobie i leży, odpoczywa, nie? Wyśpie się i dalej pójdzie. Ale ten stał, rozruszał go, słuchaj, może ciebie do domu dowieść. A możesz? Mogę. Jakoś tam pomógł jemu usiąść w samochód, zawiózł jego do domu, pojechał. Jakiś czas minął. Przejeżdżali tym miejscem i synek mówi, tata, pamiętasz, jak ty podejmowałeś tutaj pianego? Dziecko to ma w pamięci. Ono rośnie i patrzy. A mógł sobie kaplan święty przejechać, może nawet zahamować, popatrzeć, leży sobie, leży i dalej pojechać. A to wszystko buduje albo rujnuje naszych dzieci. To jak my zachowujemy się w każdej sytuacji. Całkiem w każdej sytuacji. Jezus był też dzieckiem. I też przyniósł jakieś takie przeżycie w sercu. I naprawdę tych przeżyć jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Z dziećmi, wychowując ich. Ale tego warto. Jak pięknie i cudownie, kiedy przyjmują chrzest wodny dzieci. Kiedy wstępują i obiecują Bogu żyć. Kiedyś Anna, nie mając dzieci dosyć długo, narodziła Samuela i przyprowadziła go do kapłana, arcykapłana, na służbę. Ja tak teraz siedząc myślę sobie, ona oddała to dziecko na służbę dla Boga. A czy to dziecko nie płakało, kiedy mama pozostawiała go? Nie wiem, ile lat było, nie wiem. Wtedy jemu. Ale ona przeprowadziła go i pozostawiała na rok czasu. Jeden raz w roku napisane, ona przychodziła przynosząc ubranie, tam coś tam zmieniała, ale to było dziecko, które nieraz przyprowadzisz 6-7 lat tam, czy to przedszkole, czy to szkole i to dziecko krzyczy, tato, ja idę do domu, ja tutaj nie chcę zostać. No przecież wieczorem będziesz. Zostawiła na wszystkie lata, które potrzebował Bóg. I kiedy ona szła do domu, co było w jej sercu? Narodziła. Chwała Bogu. Ale myślę, że łzy ona nie utrzymała w swoich oczach. Pozostawiła. A ono jeszcze małe dziecię. Mamy i taty mają władzę nad swoimi dziećmi. Kiedy oni wyrosną, to wtedy już trudno. Ale dopóki oni małe, to jak drzewko, jego można jeszcze przywiązać do jakiegoś tam kijka, żeby ono rosło równiutko. Jeżeli już pokrzywi, to tam trochę później, to trochę za późno. Ale mamy i taty, dopóki dzieci jeszcze małe, mają władzę. I jeden braciszek miał 6 synów. I zawsze ich wiódł na nabożeństwo. A mieszkał no, dosyć nie blisko, tam ileś kilometrów mieszkał. I on swoje dzieci sam z przodu, śnieg. Pierwszy robi ścieżkę, dalej starszy i do najmniejszego. 6 za nim. Bracia popatrzyli, mróz, śnieg pada. I mówi, czy u ciebie serca nie ma? Coś ty robisz, mógłbyś dzisiaj chociaż już ich tutaj nie ciągnąć. A on mówi, no bracia, ja wiem, niech by byli na nabożeństwie. I minął czas. I te, którzy mówili, popatrzyli na swoich, u nich jedno, dwóch, i te prawie w świecie, a u tego te pojechali na misję, ten dyrygent chóru i pytają, no jak ty w nich to włożyłeś? No jak ty to, jakiś sekret jest w tym. Wiecie co, ja nie pamiętam, co ja jadłem tydzień temu, tym więcej miesiąc. Ale dzięki temu jedzeniu ja żyję. Tak samo Słowo Boże, my nie zawsze pamiętamy, co głoszone. Ale dzięki temu Słowu, które my przyjmujemy każde nabożeństwo, będąc tu, my żyjemy.
My duchowo wzmacniamy się. Nieraz jest kazania, które my pamiętamy przez lata i chwała Bogu. To tak jak jedzenie, które przygotowała siostra, która chciała coś, już takie coś. I tak, takie fajne coś. Ale nieraz nie pamiętamy, to zupa prosta. Dzięki jej my żyjemy. I dlatego, czy to jest zwyczajne nabożeństwo, nasze bracia nic tam nowego nie powiedzą, ale to jest jedzenie dla naszej duszy. Na co dzień. To jest Słowo Boże. I jeszcze dwa miejsca. Ja po prostu wspomnę ich krótko, bo czasu u nas niedużo. Druga Księga Królewska, dosyć znajome miejsce, 5 rozdział. Z 1 wersetu. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz mąż ten nabawił się trądu, a gdy razem Aramejczycy wyruszyli na lupieżcą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. No i dalej my znamy tą historię, jak ona zaczęła rozmawiać z żoną Naamana. I wiecie co, że w tym sercu żony wielkiego człowieka, która, ja myślę, miała dużo więcej aniż każda z nas, siostry. Ona miała wszystko, i służebnic, i dom, i w domu, i wszystko, wszystko. Ale w sercu była pustka, jak niektórzy składają świadectwo, dopóki Boga nie znałem, to cieszyłem się jakimiś rzeczami, ale to było pustka wewnątrz. I przyszło to dziecko z jakiejś rodziny, o rodzicach nawet nie napisane, ale tak by my chcieli mieć takich dzieci, prawda? Te rodzice, ja myślę, włożyli w nią miłość do Boga. Coś ona widziała w swoich rodzicach pięknego, że ona tak zaufała, że jest tam Bóg, jest prorok Boży, który jeżeli pomodli się, i wiecie co, że ona tak powiedziała, że te słowa były nie puste słowa, wiesz co, potrzebno wierzyć i wtedy Bóg coś tam uczyni. Te słowa, oni poruszyli tą kobietę, ona przyszła do męża, do poważnego człowieka. Przecież to dziecko powiedziało, na co zwracasz uwagę. Ona przyszła i mówi, mężu, ta dziewczynka powiedziała, że jest wyjście. I on znowuż po prostu jakby zapalony tą nowiną, on przychodzi do króla. No to król już trzezwy, zdrowy, mógłby pomyśleć, no ja rozumiem, że chcesz być zdrowy. No ale od trądu nikt jeszcze nie był uzdrowiony. To tam ktoś pomodli się, a u nas co? Nie ma Bogu, a u nas co? Nie ma kapłanu, czy jeszcze coś? Zobacz, my jesteśmy takie potężne wojsko, u nas wszystko najlepsze i tak. Ta wiara dziewczynki, ona była droższa za wszystkie te skarby, które mieli i król i Naaman. Bo ona zaprowadziła tego człowieka naprawdę do Bożego ludu i on dostał więcej, aniż mógł kupić. Ale ja chcę mówić o rodzicach. O rodzicach. To rodzice sprawili to. To ja myślę, że nasze dzieci, oni nie rodzą się jakimiś profesorami, takie poważne, nabożne, ja tylko Biblię chcę czytać. Nie. Oni dzieci. I oni rosną jak dzieci, oni chcą bawić się w piłkę i tam biegać i to i tamto, ale w jakiej atmosferze oni są wychowani? Co oni czują codzień? Co w ich serca, młode te dziecięce serce wkłada się. I bardzo bliziutko, kiedy Elizeusz zaczął tylko wyszedł na głoszenie Ewangelii, nie powiem Ewangelii, to już takie kaznodzieja, chyba fraza, powiedzenie. Na służbę przyjął władzę, siłę od Boga. I drugi rozdział drugiej Księgi Królewskiej, 23 werset. Stamtąd poszedł do Betelu, a gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i naśmiewali się z niego, mówiąc: doń, chodź no, lysy. Odwrócił się więc i spojrzawszy na nich, przeklął ich w imię Pana. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 dzieci.
Kiedyś czytałem, myślę sobie, po co to jest napisane tutaj w Biblii? No, przeklął mąż Boży. No, nie potrzebno było napisać o Dawidzie też, o jego grzechu, o odstępstwie Piotra. Ale wiecie co, kiedy my nieraz upadamy w jakieś takie no, ciężkie czasy i może nawet poślizgniemy się w czymś, to te miejsca, oni dają nam po prostu nadzieję, że przecież Piotra wybaczył Bóg. Przecież Jezus powiedział, przyjdź do mnie. Chociaż tak dużo wiedziałeś i przeżyłeś ze mną, zgrzeszyłeś, odwróciłeś się ode mnie, ale ja kocham Ciebie. Jakby nie było tych miejsc, to dużo trudniej byłoby powstać po prostu od upadku. I właśnie to miejsce, ono też jest trudne. Mąż Boży przeklął. Ale chcę zapytać po prostu każdego, przecież to nie on rozerwał 42 dzieci. To nie on wpadł w taki gniew, że teraz co? Powiedzieliście mi? On po prostu przeklął. A to wypełnił kto? To nie byli psy, którzy on po prostu, zobaczcie, gryźcie ich. To byli dwa niedźwiedzia, którzy sobie byli w lesie. I kto te serce niedźwiedzie poruszył? Na męża Bożego zaczęli mówić źle. I Bóg poruszył te serca zwierząt, to Bóg wypełnia albo nie wypełnia. Napisane, że jeżeli to przekleństwo niezasłużone, to ono nie przyjdzie w życie. Ale ono wypełniło się. I tych dwa niedźwiedzia wyrwało się i rozerwało z nich 42. Jeżeli oni byli za miastem, to nie byli tak małe dzieci, tak malutkie dzieci, 3-latka. To byli trochę większe. Ale czemuś oni zobacząc, widząc tego proroka Bożego, a myślę, że znali, że to on, oni zaczęli wyśmiewać go. Skąd oni to wzięli? Niepowagę do starszego człowieka. Skąd? Do proroka Bożego. Ze swoich rodzin. Ze swoich domów oni wynieśli to. I po prostu zobacząc jego, oni wyleli to, co było w środku. To, co oni widzieli w swoich domach. Tak to ich kształtowało. I oni takimi wyrośli. Kiedyś mi brat jeden zadał pytanie, kiedy rozważaliśmy nad tym miejscem. On mówi, słuchaj, jeżeli by położna, która przyjmuje dziecko, no tak, tak jak kiedyś faraon mówił, król egipski, złamaj tam szyję, ono jeszcze malutkie, tam. Ale po co te dziecko? Jeżeli by my takie coś usłyszeli, to no, to my pomyśleliby, to chyba to jest człowiek? No, zabić dziecko. Ale mówi, ja teraz powiem, jak imię tego dziecka. Adolf Hitler. Już całkiem inaczej myślimy. Może i dobrze by było, żeby jego nie było. Jeżeli oni, będąc małymi chłopcami, przeklinali proroka Bożego, co by było, jeżeli by oni wyrośli do dorosłego wieku? Ile zła oni by uczynili? Ja nie mówię o to, że to jest dobre, ale to Bóg dopuścił. Tych dzieci nie stało, a na drugi, nie wiem, trzeci dzień był płacz. Wielki płacz był w rodzinach. I ja nie wiem, czy te rodzice, oni nie zrozumieli, a przecież to jest człowiek Boży. A przecież Bóg za niego zastąpił się. A może nam potrzebno pokutować w tym, co my czyniliśmy? W naszych rodzinach rosną dzieci, bracia i siostry. I to, co oni słyszą w naszych rozmowach, wygląda tak, jakby ono nic nie rozumie. Co te dzieci jeszcze tam, dziecko rozumie? Oni wszystko rozumią. Albo dużo więcej, aniż my myślimy, że oni rozumią. I u nich jeszcze tak czyste, że oni piszą, może nawet na początku nawet nie rozumieją, co tam zapisuje się. Ale po jakimś czasie ono przynosi owoc. Co słyszeli o domie modlitwy? Co słyszeli o pastorze? O braciach? O siostrach? Jak my rozmawiamy? Tata, mama?
jak my modlimy się, jak my chodzimy do domu modlitwy. Oni to wszystko, oni po prostu patrzą i nawet nie potrzebno nauczać. Niektórzy mówią, jesteśmy światem, dla światu światłem. Lampka, kiedy ją włączają, nie potrzebno jej mówić, ja już świecę, po prostu włączyli i ona świeci, już widać. Tak samo i życie nasze. My nie musimy głosić, jesteśmy wierzącymi, jesteśmy światem dla świata. Jeżeli jesteś, no to zobaczą. To działa, to po prostu Jezus mówi, jak miasto na górze wybudowane. Nie da się ukryć. I dlatego nasze zachowanie, nasze życie, ono ma wpływ na naszych dzieci. A dalej, od tego, jakimi oni będą, my będziemy albo cieszyć się, my najpierw, albo smucić się. I Bóg. I niech dobry Bóg pomoże nam prowadzić życie tak, żeby nie było smutku później, że czemuś dzieci nie chcą iść w dom modlitwy, że czemuś u nich inne interesy. A to nie będzie po prostu zadziwieniem, jeżeli od małego słowa wyrasta uczynek. U mnie jest jeden przyjaciel, który sprzedaje sadzonki. No i ludzie nie za bardzo kupują, jeżeli tam nie ma foto owoca, który wyrośnie na tym sadzonku. Ja myślę, że wy też. Przychodzimy, sadzonki stoją i tam foto gruszki, jabłka. Takie to wyrośnie. Jeżeli ono wzięte od tej gruszy, to wyrośnie taki owoc. I wiecie co, że jeżeli nieraz patrzysz na rodzinę, tam rodzą się dzieci. Cieszysz się i myślisz sobie, chwała Bogu, będą piękne owoce w życiu. Dlatego, że ten brat i siostra, oni prowadzą właściwe życie. Oni czerpają od Jezusa, oni wydają to. I będą piękne owoce. I dzieci dla chwały Bożej rosną. I my myślę, że też by chcieli, żeby Boże błogosławieństwo było wylane w nasze rodziny. I niech Bóg pomoże mi najpierw i wam też w tym wszystkim. Amen.